Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Dzień dobry, tu Karolina Ociepka i Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. W ramach tegorocznej edycji spotykamy się po raz kolejny z zabawami, ale też z różnymi ekspertkami, które w ramach dziedzin, jakimi zajmują się na co dzień, badają właściwości polskich zabaw tradycyjnych, zarówno te właściwości terapeutyczne, jak i inne właściwości, które mogą być wykorzystane w bardzo różnych dziedzinach, dla których punktem jednoczącym jest dziecko, bo właśnie to badamy. Jaki wpływ na dzieci mają polskie zabawy tradycyjne, jak możemy je wykorzystać, jak możemy też zbadać to właśnie, co się za nimi kryje. W kolejnej edycji Laboratorium do współpracy zaprosiłyśmy moją dzisiejszą rozmówczynię, którą bardzo serdecznie witam, Katarzynę Żukowską. Dzień dobry, Kasiu, witam Cię. Kasia jest edukatorką muzealną, jest też animatorką kultury i prowadzi bardzo ciekawe, mam nadzieję, że o tym również porozmawiamy, badania naukowe dotyczące właśnie kwestii dzieciństwa, ale to może zostawimy sobie już na deser naszej rozmowy, a tymczasem chciałabym rozpocząć tę rozmowę z Tobą od tej Twojej przestrzeni badań, czyli od przestrzeni muzealnej i po prostu mam ochotę zapytać Cię wprost, czy w muzeum jest miejsce na zabawy. Dzień dobry, cześć. Czy w muzeum jest miejsce na zabawy? Oczywiście. Zabawy są wykorzystywane w muzeach podczas zajęć najróżniejszych. Nie tylko zresztą zabawy, ale najróżniejsze metody aktywizacyjne. Czy to ćwiczenia, czy warsztaty, czy pokazy rekonstrukcyjne. Wszystko po to, by ożywić przeszłość, by pozwolić dzieciom, młodzieży, dorosłym doświadczyć czegoś zupełnie odmiennego, poprzez doświadczenie zdobywać wiedzę, poprzez doświadczenie orientować się w skomplikowanej przeszłości i dowiadywać się czegoś o naszych korzeniach, o tym, co dawniej. I tradycyjne zabawy pod tym względem oferują bardzo ciekawy zakres doświadczeń, bo składają się nie tylko z ruchu, nie tylko mają ten element rozrywkowy, ale też przecież to jest muzyka, śpiew, taniec i interakcja z pozostałymi uczestnikami, więc tak, w muzeum i zwłaszcza na lekcji muzealnej, gdy staramy się ośmielić dzieci i pokazać im, że muzeum to jest super miejsce, to jest miejsce dla nich, jak najbardziej mile widziane są gry i zabawy, a zwłaszcza tradycyjne. Przekonałam się o tym w czasie ostatniej akcji Lato w mieście, w czasie której testowałam gry i zabawy zaproponowane w ramach Laboratorium Zabaw Tradycyjnych tegorocznej edycji. Testowałam je razem z dziećmi, które brały udział w zajęciach latem. Nie wyjeżdżały na wakacje, tylko no cóż, spędzały ten wolny czas w mieście, korzystając z tego, co miasto im ma do zaoferowania latem i między innymi przyjeżdżały do muzeów na różne zajęcia i do mnie też. Ja pracuję w Muzeum Woli, to jest oddział Muzeum Warszawy. Niewielki dzielnicowy oddział, którym co roku realizuje akcję Lato w mieście. No a w tym roku miałam to dobre wyzwanie, tą świetną okazję, by zaproponować dzieciakom właśnie zabawy tradycyjne.
Przy czym ze względu na to, że to było lato, mogłam sobie pozwolić na to, by wychodzić z muzeum na czas takiej zabawy. Troszeczkę swobodniejszą, dzięki temu mieliśmy przestrzeń, troszkę swobodniej mogliśmy się pobawić. W przypadku instytucji, jaką jest muzeum, ta przestrzeń jest tutaj, bywa tutaj problematyczna. No, problematyczna z punktu widzenia bawiących się dzieci, z punktu widzenia osób, które chcą im zaproponować zabawę, bo często to są po prostu wystawy, ekspozycje, czy jakieś ograniczone przestrzenie dawnych rezydencji, pałaców, zamków. I tam nie można sobie pozwolić na tyle ruchu, ile dzieci czasem potrzebują, czy jak mielibyśmy ochotę im zaproponować w ramach przerwy od słuchania jakiejś pogadanki, czy skupiania się na arcyciekawych obiektach. Skupiania, które może każdego zmęczyć, a zwłaszcza dziecko. Więc praca w takiej dosyć trudnej przestrzeni jest, rzeczywiście wymaga dobrej organizacji i łączenia różnych elementów, lawirowania troszeczkę pomiędzy tym, co można, co by się chciało. Zatem latem akurat miałam tą super okazję, że mogliśmy wyjść przed muzeum w czasie zajęć i na podwórku przed pałacykiem Sikorskiego przy ulicy Srebrnej 12 zatańczyć, zaśpiewać i pobawić się. Niemniej w tej chwili, kiedy rozmawiamy jesienią, kontynuuję wykorzystywanie zabaw tradycyjnych już na lekcjach w czasie roku szkolnego i nadal znajduję na to przestrzeń w pałacyku. Bawimy się w ograniczonym zakresie ruchowym, ale jednak w gabinecie wolskim na stałej ekspozycji w Muzeum Woli. I sądzę, że można by do tych zabaw wykorzystać także korytarz. Zatem jeżeli edukatorzy muzealni, którzy nas słuchają, którzy zainteresowaliby się wykorzystaniem zabaw tradycyjnych w swojej pracy, zastanawiają się nad tym, gdzie i jak można by taką zabawę w czasie zajęć zorganizować, to ja bym widziała tutaj różne przestrzenie na to. Czy to korytarz, czy to szatnie, czy podwórko przed muzeum, jeżeli pogoda na to pozwala. Bo warto tą zabawę wprowadzić na zajęciach jako przerwę, ale też jako wartość samą w sobie. Więc to miejsce w muzeum na zabawy widziałabym tutaj wieloaspektowo. Z jednej strony to jest po prostu przestrzeń fizycznie, a z drugiej strony to jest przestrzeń taka mentalna, czy dzieciaków, czy edukatora, czy nauczycieli, którzy poprzez taką zabawę mogą przez chwilę doświadczyć czegoś odmiennego, odpocząć, wyżyć się może emocjonalnie, zregenerować przed kolejną częścią zajęć. Ale trzecią taką przestrzenią dla takich zabaw tradycyjnych jest też przestrzeń związana z ich miejscem w opowieści, w narracji w czasie zajęć. Te zabawy są bardzo bogate w znaczenia, dostarczają pretekstu do rozmowy na najrozmaitsze tematy. I to udało mi się wykorzystać latem i nadal czerpię z tego pełnymi garściami podczas zajęć teraz w roku szkolnym. Tak, zastanawiam się nad tym takim dokładnie twoim podwórkiem, jak to było w tym przypadku, bo z tego co mówisz, z tego co też wiem o twoim doświadczeniu zawodowym, wykorzystujesz zabawy od wielu lat, różnorakie zabawy, ale niekoniecznie te, o których tutaj była mowa, czyli polskie zabawy tradycyjne właśnie ze śpiewem, z towarzyszeniem ruchu. Jak to było? Czy było coś, co w wykorzystaniu tych zabaw w twojej codziennej pracy cię zaskoczyło, co wniosło jakąś dodatkową jakość, jakąś nową perspektywę, bo wiem, że stosujesz bardzo różne formy aktywizacji dzieci. A jak to było właśnie z polskimi zabawami tradycyjnymi? Czy coś było
tutaj na tym podwórku. Co właśnie zaskoczyło Cię też na podstawie reakcji dzieci? Zaskoczyło mnie to, jak łatwo dzieciaki wchodzą w taką zabawę. Jak łatwo przychodzi im śpiewanie, czy rytmiczny ruch w korowodzie, w parach albo wężykiem. Tutaj zaskoczyło mnie to, że miewają dzieciaki problem z podaniem sobie rąk, że trzeba im o tym przypominać, zapominają o sobie nawzajem, że dochodzi tutaj do różnych niesnasek i odzywają się różne osobiste niechęci. Ktoś komuś nie chce podać ręki albo nie chce koło kogoś stać. To się powtarzało przy każdej grupie. Ale da się to przezwyciężyć i myślę, że to jest jakaś wartość dodana z takich zabaw, że one wymagają takiego zaakceptowania siebie nawzajem, bliskości i tego, że działamy w grupie razem. Jest tutaj element rywalizacji, ale dużo fajniej bawi się będąc blisko. Większa przyjemność płynie z takiego grupowego doświadczenia, wspólnego śpiewania, wspólnego ruchu czy tańca. Dużo przyjemniej jest, jak się porozumiewamy, niż właśnie gdy ktoś z kimś próbuje wygrać albo być szybszym w jakimś malutkim momenciku. Więc zaskoczyła mnie łatwość wejścia w zabawę. Zaskoczyła mnie taka wyzwolona żywiołowość dzieci, które musiały nauczyć się jakichś słów, piosenki, gestów, ruchów, zasad zabawy, a mimo wszystko opanowywały wszystkie te elementy i świetnie się bawiły. Zaskoczyły mnie też pozytywnie reakcje nauczycieli, którzy z przyjemnością obserwowali taką zabawę. Słuchali, jak dzieci śpiewają, patrzyli, jak tańczą, czasami się przyłączali, ale częściej obserwowali. Zresztą nie tylko nauczyciele obserwowali, ale gdy bawiliśmy się na podwórku przed muzeum od strony ulicy Srebrnej, to bardzo często przechodnie przystawali i też przyglądali się, podsłuchiwali. Widziałam, że się uśmiechają, że wydaje im się to pozytywnym widokiem, takie bawiące się, rozśpiewane dzieci. Więc to było wszystko bardzo pozytywne zaskoczenia i zdecydowanie wartość dodana. Coś, co nie w kontekście zabawy trudno byłoby zorganizować. Gdybym na przykład wprowadziła na zajęciach, na lekcji po prostu śpiewanie jakiejś piosenki ze względu na przykład na jej wartość historyczną albo wartość poetycką tekstu, to podejrzewam, że byłby to większy problem jednak, żeby wyzwolić taki żywiołowy śpiew, swobodny śpiew, niż gdy to się dzieje w kontekście zabawy. Zaskoczyło mnie też to, ile mi przyjemności sprawia organizacja takiej zabawy. Zaskoczyło mnie to, że ja się świetnie bawię, obserwując ich. Starałam się nie ingerować w zabawę i nie przeszkadzać w niej, nie przeszkadzać dzieciom w samoorganizacji. Byłam ciekawa na przykład, czy jeżeli ja nie będę wznawiała śpiewu w Jaworowych Ludziach, na przykład tam, gdzie po odpadnięciu jakiejś osoby wznawia się śpiew, następuje kolejna runda, tak jakby zabawy. Byłam ciekawa, czy dzieciaki w którymś momencie zaczną już same wznawiać ten śpiew. Zauważyłam, że wyłania się bardzo szybko naturalny lider albo liderka, osoba, która najchętniej, najgłośniej śpiewa i ona podejmuje potem, wznawia zabawę. Więc ja tutaj już nie byłam potrzebna, mogłam po prostu z przyjemnością obserwować, jak dzieci się dobrze bawią, dużo się śmieją. Oczywiście następowały też różne momenty trudne emocjonalnie. Zazwyczaj jedno lub dwoje dzieci podchodziło bardzo ambicjonalnie do zabawy i stresowało się, jeżeli coś im nie wyszło. I tutaj nauczyciele pomagali, ale też widząc, że nikt za bardzo nie reaguje na tą porażkę niewielką doznaną na tle grupy, dzieciaki szybko się otrząsały i po prostu dołączały, wypełniały swoją rolę, robiły to, co do nich należy, co wynika z zabawy. Przyjemnie zaskoczyło mnie też to, że po zabawie dzieci dużo chętniej skupiają się na kolejnej części zajęć. Mój scenariusz obejmował kilka różnych aktywności przeplatanych poziomem
poziomem zaangażowania wymaganym od dzieci. Czasami musiały posłuchać, jeżeli dłużej musiały słuchać, to potem był ruch albo coś, co mogły robić samodzielnie, rysować, projektować grę. To też było elementem zajęć. Więc po takiej bardzo żywiołowej, muzycznej zabawie dzieci chętniej potem przystawały na chwilę, wyciszały się, odpoczywały też pewnie fizycznie czy emocjonalnie, skupione na tym, co opowiadam, o czym im mówię. Więc te zabawy okazały się bardzo pozytywne. Bardzo okazało się, że mają bardzo pozytywny wpływ na przebieg zajęć pod wieloma względami. Czy ktoś z Was chce mi powiedzieć, czy podobała Wam się ta zabawa? Tak! Okej. A co Wam się podobało w tej zabawie? Jego! Śpiewaczki! Wszystko! Śpiewanie! Wszystko! I jazdą! Śpiewanie i jazdą! Jestem też ciekawa, jak właśnie włączyłaś te zabawy w przebieg zajęć, bo przecież w przypadku edukatora muzealnego, a domyślam się, że właśnie być może edukatorzy muzealni nas słuchają, jest to szczególnie ważne, prawda, żeby zabawa nie była tylko neutralnym przerywnikiem, ale wpisywała się w jakoś w kontekst. I bardzo jestem ciekawa, jakie tutaj znalazłaś, jakie rozwiązanie, bo no z jednej strony muzeum miejskie, z drugiej strony zabawy wiejskie. Jak udało się te konteksty odszukać? Zabawy zaproponowane w tegorocznej edycji laboratorium ja znam z kontekstu miejskiego właśnie. Posługuję się na zajęciach pod tytułem Dzień z życia młodego warszawiaka tekstem wspomnieniowym, tekstem wspomnień spisanych przez Krystynę z Ulrichów Machlejt, która opisuje swoje dzieciństwo, które upływało w ogrodzie ojca i opisuje, wymienia zabawy, które uskuteczniały razem z siostrą Wandzią, wśród których to zabaw byli i jaworowi ludzie, i komórki do wynajęcia, i berek, i chowanego. A mówimy o latach 80. XIX wieku. Zatem to są, przy tej okazji zawsze nadmieniam dzieciom, że to są bardzo stare zabawy i gry, skoro są stare już w 150 lat temu, to zapewne są znacznie, znacznie starsze. No i właśnie, znane były nie tylko na wsi, ale też w mieście, na podwórkach kamienic i w prywatnym, wspaniałym ogrodzie Ulrichów. Czytałam o nich także w kontekście zabaw proponowanych dzieciom w ogródkach jordanowskich, zakładanych, tych pierwszych oryginalnych, zakładanych jeszcze przez doktora Jordana w Krakowie w końcu XIX wieku. Zatem one były powszechnie znanymi na ziemiach polskich zabawami, a zapewne i nie tylko tutaj, bo wędrowały pewnie po regionach i znajdujemy w nich echa realiów, sytuacji z dawnych czasów, ale też z innych miejsc. Wspominasz w swoim doświadczeniu dotyczącym badania zabaw tradycyjnych w ramach laboratorium o no właśnie takich wielu aspektach, których one dotykają. I tutaj myślę, że też jest pora na to słowo, które często się pojawia w naszych rozmowach, też w Twoich raportach, wnioskach, mianowicie interdyscyplinarność polskich zabaw tradycyjnych, która może mieć zastosowanie zarówno w muzeum, o tym już mówiłyśmy, ale też na wielu innych polach. Warto
spojrzeć właśnie z takiej perspektywy na polskie zabawy tradycyjne, jak bardzo są interdyscyplinarne, jak wiele poziomów dotykają. Tak, one są interdyscyplinarne. Jakbyśmy sobie wyobrazili zabawy tradycyjne na lekcji WF-u, to przecież można by przy tej okazji takiej zabawy porozmawiać na WF-ie właśnie o muzyce, o rytmie, o ruchu, tańcu. Można poprzez śpiew wprowadzić element zajęć muzycznych na WF, ale też przecież mamy tutaj do czynienia z tekstami pochodzącymi z innej epoki. To jest doświadczenie literatury i ciekawego słownictwa. Przy okazji wprowadzania nowej zabawy, nauki tekstu, na zajęciach swoich muzeum zawsze wyjaśniam różne sformułowania, które się tam pojawiają, odniesienia, tak żebyśmy wszyscy dobrze rozumieli, o co w takim tekście chodzi. Więc ta interdyscyplinarność tutaj mogłaby, tak sobie fantazuję, świetnie zadziałać w szkole. Chciałabym jeszcze nawiązać do przedmiotu Twoich badań. Wydaje mi się to bardzo interesujące też w kontekście właśnie badania polskich zabaw tradycyjnych. Mianowicie zajmujesz się w tej chwili badaniami naukowymi dotyczącymi dzieciństwa w konkretnym kontekście, prawda? W kontekście konkretnych materiałów. Czy mogłabyś trochę więcej o tym powiedzieć, co jest przedmiotem Twoich badań? Tak, rzeczywiście prowadzę w tej chwili badania w ramach studiów doktoranckich na UW nad dzieciństwem, a dokładnie zajmuję się okresem końca lat 20. i latami 30. do 1 września 1939 roku. Na okres między 1926 a właśnie 1939 przypada ukazywanie się małego przeglądu Gazety Dzieci i Młodzieży. To był dodatek do naszego przeglądu ogólnopolskiego dziennika Gazety Codziennej Żydowskiej. Dodatek, który został powołany, założony przez Janusza Korczaka, którego był redaktorem w pierwszym okresie. Potem tę pracę przekazał Igorowi Newerlemu. Niemniej przez cały okres ukazywania się małego przeglądu utrzymywała się zasada, z czasem z niewielkimi odchyłami oczywiście, ale utrzymywała się zasada komponowania każdego kolejnego numeru z materiałów nadesłanych przez dzieci i młodzież. Dzieci i młodzież pisały listy do redakcji i potem redakcja, która też składała się z dzieci i młodzieży, zgodnie z jakąś obmyślaną przez siebie strategią, publikowała fragmenty tych listów jako artykuły albo jako reportaże na łamach małego przeglądu. I ja zajmuję się badaniem małego przeglądu. Przyglądam mu się pod kątem refleksji na temat przestrzeni miejskiej, na temat tego, jak miasto wygląda, jakie wyznacza warunki do życia. Interesuje mnie tutaj Warszawa, ale nie tylko. W małym przeglądzie znajdujemy refleksje nad różnymi miejscowościami, miastami, ponieważ w małym przeglądzie starano się oddać głos dzieciom z różnych stron. Mały przegląd nie był warszawsko-centryczny, może był o tyle, że było to bardzo praktyczne, po prostu najwięcej listów przychodziło z Warszawy. Niemniej, tak jak wspominałam wcześniej, także w Warszawie bawiono się w zabawy tradycyjne. Słychać było zabawy tradycyjne na podwórkach i w ogrodach i w parkach. I tutaj łączą się gdzieś moje badania w ramach studiów z laboratorium. Wyobrażam sobie, bawiąc się z dziećmi w muzeum, że słyszę w tych grach i zabawach głosy dzieci z przeszłości. Słyszę, jak opowiadały sobie
o różnych sytuacjach. Słyszę żarty z języka francuskiego, z łaciny, które są nie tylko prześmiewają, ale są też wynikiem fascynacji obcym językiem. Fascynacji na przykład językiem jidysz, językiem sąsiadów. W wielu miejscach przecież Polacy i Żydzi mieszkali obok siebie i dzieci też obserwowały siebie nawzajem. Bawiły się razem albo oddzielnie, niemniej miały kontakt i to słychać w tych zabawach. Kończąc już naszą rozmowę, mam jeszcze do ciebie takie pytanie po prostu. Czy fajnie było się tobie bawić w zabawy tradycyjne w czasie całego tego projektu? Czy dla ciebie po prostu, jako dla edukatorki muzealnej, to była też frajda, że tak często sięgałaś w czasie zajęć, w czasie pracy do zabaw? Czy się po prostu pani wybawiła? Tak, naśpiewałam się i wytańczyłam. To był mój ulubiony moment, to był mój ulubiony element zajęć. Czasami, gdy grupa była szczególnie żywiołowa, nie mogłam się doczekać, kiedy zaczniemy się bawić, bo wiedziałam, że to będzie im się najbardziej podobało. Wiedziałam, że będą mieli z tego frajdę i ja też będę miała frajdę obserwując ich. Przyjemne też było śpiewanie, chociaż tak jak wspominałam, starałam się nie wykonywać tej pracy za dzieciaki, wyłączać się ze śpiewania i pozwalać im się zorganizować w zabawie w ten sposób. Zauważyłam też, że jeżeli śpiewam przez cały czas z dziećmi, to one nie mają takiej motywacji same do śpiewania, do nauki słów, ale też inny rytm ma ta zabawa. Jeżeli śpiewają same dzieciaki, to wtedy dostosowują, integrują wszystkie elementy zabawy pod siebie i mając większą swobodę, lepiej się bawią po prostu. Niemniej, co sobie pośpiewałam, to moje, co się poruszałam, to moje i polecam zabawy tradycyjne jako taki fragment zajęć, który jest przyjemny dla wszystkich, dla uczestników, dla nauczycieli, dla obserwujących, dla edukatorki. Jeżeli pytasz, czy się wybawiłam, to tak. I dzięki za tą okazję. Bo jak wspominałaś, ja stosuję gry i zabawy już od lat w swojej pracy. To są różnego typu gry i zabawy, ale muzycznych i polskich zabaw jeszcze nie wypróbowywałam. W tej chwili dołączyły już na stałe do programu moich zajęć. W czasie wizyty w Muzeum Woli, w czasie lekcji Dzień z Życia Młodego Warszawiaka można liczyć na taki moment wytchnienia ze zabawą Jaworowi Ludzie albo komórki do wynajęcia. Muszę powiedzieć, że to jest taki moment w zajęciach, które dzieci przyjmują jako ten, którego się spodziewały na zajęciach właśnie o codzienności dzieci sprzed 100 lat. Zapraszamy w takim razie i zachęcamy edukatorki, edukatorów muzealnych, żeby również zdecydowali się spróbować takiego doświadczenia i wprowadzać polskie zabawy tradycyjne w różnych kontekstach do swoich zajęć, do swojej pracy. Gdyby Państwo byli ciekawi, no właśnie, poczytać co nieco więcej o refleksjach Kasi, ale też innych
ekspertek zaproszonych do udziału w tegorocznej edycji projektu, to bardzo zachęcamy, żeby zajrzeć na stronę muzykatradycyjna.pl. Na tym portalu gromadzone są wszelkie materiały i z zeszłorocznej, i z tegorocznej edycji, więc znajdą Państwo zarówno podcasty, jak i karty zabaw do poszczególnych zabaw, właśnie osobno opracowane, więc dość szczegółowo. Znaleźć można też raporty sporządzone przez rozmaitych ekspertów, więc różne perspektywy, spojrzenia i analizy dotyczące polskich zabaw tradycyjnych, ale też materiały, które służą do pracy, czyli nagrania audio i pochodzące z tegorocznej edycji nagrania wideo. Zapraszamy, żeby korzystać z tych materiałów, żeby polskie zabawy tradycyjne mogły trafiać w bardzo różne przestrzenie, bo nadal jednak doświadczamy tego, że często kojarzone są tylko z przedszkolem, a tu, jak się okazuje, mogą funkcjonować w różnych miejscach, w różnych kontekstach, być wsparciem dla osób o różnych profesjach związanych z dziećmi, z dzieckiem, więc zachęcamy, żeby przyjrzeć się im i wziąć je na warsztat. A tymczasem moim i Państwa gościem była Katarzyna Żukowska. Dziękuję Ci pięknie, Kasiu, za tę rozmowę i za Twoje zaangażowanie w laboratorium. Serdeczne dzięki. Zespół pracuje nadal, żebyśmy mogli odkrywać kolejne aspekty zabaw, do czego pewnie będziemy zachęcać. A ja tylko dodam, że cała ta praca i ten projekt możliwy jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska, edycja 2024. Dziękuję pięknie za rozmowę i do wspólnej, kolejnej okazji do zabawy. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl.